Witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was chitchat make-up, ponieważ mam mnóstwo nowości i będzie to taki przegadany chitchat, bym powiedziała. Może chitchat, Wy zadajecie mi pytania za chwileczkę na Instagramie. Jak nie jesteś na moim Instagramie, wbijaj na mój Instagram. Zapraszam Cię serdecznie. Tam właśnie często prowadzę ankiety. Aktywnie prowadzę Instastory, więc jeśli jeszcze tam nie ma, to wbijaj, zapraszam. Jakby było słychać trzaski, stuki, puki, to się nie przejmujcie, ale za drzwiami mam montaż mebli. Mam bardzo zachrypnięty głos, taki troszeczkę ASMR mi z tego wyjdzie może. Otóż wróciłam z wakacji i mi klimatyzacja samochodowa bardzo nie służy. Muszę Wam powiedzieć, że mam masakrę, zawsze przechodzę wtedy ostre zapalenie krtani. Nie wiem dlaczego, nie wiem od czego to zależy. Dzisiaj mam nie tylko nowe produkty, ale również taki jest troszeczkę chitchat, comeback do produktów. Poukładałam w końcu w szufladach palety i stwierdziłam, kurczę, mam tyle fajnych rzeczy, których może w ogóle nie użyłam, albo użyłam raz i chciałabym troszeczkę taki zrobić wstecz. Dotyczy się to też planów, bo chciałam Was zapytać właśnie o to. Planuję zrobić taką serię Stare, ale jare, tak to nazwałam, czyli będę poświęcać jeden odcinek właśnie na kosmetyki, które mi zalegają w szafie, które bardzo lubię, o których się już nie mówi, bo wypierają mi coraz to nowsze produkty. Dajcie znać, co myślicie i czy to jest fajny pomysł. Dajcie mi znać koniecznie w komentarzach pod tym filmem. Jestem ciekawa Waszej opinii, czy chcecie taki comeback, czy nie, jest to nuda, wolimy tylko nowości, nie trać czasu. Pierwszy produkt, który użyję, jest to Huda Beauty Matte and Metal Melted Shadows. Są to te podwójne cienie, gdzie mamy tutaj mat, tutaj mamy błysk. O ile maty są fajne, to te błyski są dla mnie takie na maksa, na nie. One się kruszą i bardzo źle się trzymają. Natomiast maty mają bardzo podobną konsystencję do pomadek płynnych, których ja bardzo często używam jako bazę pod cienie i dzisiaj tak też się stanie. Biorę sobie kolor, który nazywa się Pump Latte. One są bardzo mocno napigmentowane, więc śmiało. Zadałam Wam właśnie pytanie na Instagramie i czekam na Wasze pytania z Waszej strony, które mi zadajecie, żeby móc właśnie poprowadzić ten chitchat make-up. Wy zadajecie mi pytania. Stare, ale jare. Przepiękny kolor. Taki bardzo neutralny. Bardzo mi się podoba. Chodźcie może troszeczkę bliżej. Będzie lepiej widać. Prawda, że od razu lepiej w takim kadrze? Wszystko jest lepiej widoczne. Jakiego pędzla używasz do cut crease? Już mówię Ci, kochana, używam pędzla najczęściej, po który sięgam, to jest 130V Petit Concealer właśnie od Boho Beauty, ponieważ przy tworzeniu cut crease'a bardzo ważne jest właśnie te idealne ścięcie tego pędzla, żeby on był mega płaski pod wpływem korektora, żeby można było właśnie precyzyjnie wyrysować ten cut crease. Który pędzel jeszcze lubię, to nie tylko ten pędzel, ale bardzo lubię jeszcze School Brushes. Jest pędzelek, już go szukam, trochę będę tutaj szurać. Zawsze przed sobą mam pełno pędzelków. Jest to P34, nie pamiętam jak go się nazywa. On jest troszeczkę krótszy i niektórzy wolą takie krótsze, natomiast ten bardziej mi pasuje ze względu na to, że jest bardziej precyzyjnie ścięty. Dwie paletki, które leżały w szufladzie i czekały na swoje zastosowanie i obie paletki są to z Color Pop. Jak również mam dzisiaj do pokazania Wam Color Pop szoki, które kupiłam sobie z okazji ich tam wielkich osiągnięć na Instagramie. Nie pamiętam już ile to było. Tysięcy, nie pamiętam ile to było tysięcy widzów, ale mieli bardzo zacną... Tak, to było z okazji 7 milionów widzów, mieli bardzo zacną promocję, tam minus chyba nawet 40%, więc ja tych kolor szoków kupiłam bardzo dużo, bo one mają niesamowitą konsystencję. Natomiast te paletki dostałam od sklepu, już nie pamiętam teraz którego, ale umówmy się, że zostawię Wam linka na dole pod tym filmikiem. I pierwsza z nich, którą dosłownie chyba użyłam tylko raz, albo nawet tylko swatchowałam, jest to Soul,
która prezentuje się w ten sposób. Zobaczcie, jak ona jest piękna. W ogóle ja bardzo lubię cienie od ColourPop Cosmetics. One są mega napigmentowane. I druga to jest Dream Saint. To jest przy współpracy któraś paletka, która powstała. So, w takim razie zacznę od tej paletki właśnie Soul. I może weźmiemy ten właśnie neonowy pomarańczowy kolor. Wezmę ten neonowy pomarańczowy kolor i biorę pędzelek z mojej kolekcji. To jest tak naprawdę pierwszy tutorial zaraz po filmie, który zrobiłam o tym, jak wam powiedziałam o tych pędzlach, więc czuję jeszcze takie mega podekscytowanie. I jest to 202 z klasycznej kolekcji. Ale pigment, zobaczcie sami. No te cienie rozcierają się jak marzenie. Na oku prezentuje się mega pigment, aż robi takie wow, takie wrażenie naprawdę. Dobra, czas na drugie oko. Mam tutaj ciekawe pytanie. Co myślisz o osobach, które podkładają kłody innym w zawodzie makijażysty? Wiecie co, ja jestem osobą, która wychodzi z założenia, że skupiam się na swojej pracy, swoim warsztacie i swoim, jakby to nazwać, salonie, czyli na mojej firmie. Faktem, że sam fakt tego, że ja się skupiam, to nie znaczy, że nie dotyka mnie właśnie to, o czym mówicie, czyli typowe gdzieś tam takie babskie obgadywanie, bądź też nie babskie, ale takie obgadywanie, nie będę kategoryzować, czy też ludzie, którzy po prostu czegoś nam zazdroszczą, a najczęściej dzieje się tak w przypadku, kiedy osiągamy jakiś sukces w życiu. Nie jest to miła rzecz i ciężko jest poradzić komuś, jak sobie z tym poradzić i jak się z tym uporać i co z tym zrobić. Nauczyłam się z życia, że wystarczy ignorować takich ludzi, nie dopuszczać do głowy i znać swoją własną wartość przede wszystkim, bo jeśli dopuszczamy do tego, żeby się przejmować tym, że ktoś próbuje nam, nie wiem, niszczyć dzień, obgadywać nas, niszczyć nasz warsztat, puszczać plotki na nasz temat, pamiętajcie, że to jest zawsze słabość tej drugiej osoby i warto jest po prostu to olać. Ja wiem, jak to brzmi, wiem, że czasem jest ciężko, ale nie ma innego rozwiązania jak to, żeby po prostu zakasać rękawy, bardzo ciężko pracować i to ty odniesiesz wtedy sukces. No a tamta osoba traci swój czas i energię na to, żeby skupiać się na twojej pracy tak naprawdę i na próbie, tak jak to nazwaliście, rzucania kłód wam pod nogi. Warto jest po prostu to olać i to zostawić. Biorę sobie teraz pędzelek 206 i muszę złagodzić to przejście, dlatego wybieram taki neutralny pomarańczowy kolor i delikatnie blenduję granice. Czy odpoczęłam na urlopie? Na urlopie zdecydowanie odpoczęłam. Było słoneczko, ale czym się najbardziej cieszę, to to, że wszyscy jesteśmy, ja i mąż, jesteśmy bardzo zaganiani w normalnym życiu. Ja bardzo dużo pracuję, on też bardzo dużo pracuje. Dzieci chodzą teraz już jedno do szkoły, drugie do prawie przedszkola. I wiecie, bardzo mało tak naprawdę spędzamy takiego czasu tylko razem, więc takie urlopy są nam bardzo potrzebne, żeby właśnie budować więź, bliskość. To jest bardzo potrzebne. I żeby czuć ten klimat rodziny. Ja też myślę, że zatęskniłam za tym czasem spędzania z dzieciakami i też po powrocie staram się popołudniami znowu wracać do tego i pielęgnować jak najbardziej czas spędzany z nimi razem. Tym bardziej, że moja starsza jest już w takim wieku, że potrzebuje tego kontaktu ciągle ze mną. To nie jest tak, że im małe dziecko potrzebuje więcej uwagi, im starsze dziecko, tym potrzebuje więcej uwagi. I zdecydowanie ten czas jest bardzo cenny i bardzo się cieszę, że pojechaliśmy na urlop i już planujemy kolejny. Kolejne pytanie dotyczy, co robię, że mam taką piękną cerę. Powiem wam tak, moja cera jest bardzo kapryśna przez chorobę tarczycy, na którą cierpię i zawsze o tym powtarzam. Więc moja cera, na szczęście, jak patrzę na wprost,
Można powiedzieć, że jest w miarę spoko. Ale zobaczcie, co tu się dzieje. Tak mam bolące wypryski czasami na linii żuchwy i szyi. To jest typowe zaburzenie hormonalne. Więc jak to mówicie, mam bardzo dobrą pielęgnację, ale te informacje chciałabym zostawić dla Was, ponieważ dzisiaj też planuję nagrać dla Was ulubieńców, więc nie chcę za dużo tutaj jeszcze zdradzać w tym temacie. Będę odcinać cutcase i do tego celu wezmę korektor. Jest to Infallible od L'Oreal. I oczywiście wezmę ten pędzelek, o którym była mowa, jest to 130V. Okej, biorę tego Super Shocka w przepięknym różowym odcieniu, który się nazywa Slave to Pink i jest to taki duochrom, który posiada w sobie niebieskie drobinki. I też biorę kolejny 130V Petit Boho Beauty Pędzel, nabieram. Zobaczcie, jak on wchodzi na pędzel i jest napigmentowany. Jak on mi tutaj włazi przepięknie. Okej, teraz potrzebuję troszeczkę rozjaśnić ten wewnętrzny kącik oka, więc wezmę kolejny i on nazywa się Raise You i biorę malutką kuleczkę z mojego zestawu, jest to 207. Dobra, to na razie mi się zaczyna tutaj zlewać, a chciałabym jeszcze dodać jeden akcent i mam tutaj przepiękny fiolet, który nazywa się Daddy. Postanowiłam dodać taki akcent, taką neonową kreskę tutaj. To taki szczyt szaleństwa w tym makijażu, który chcę zastosować. No i będę tuszować rzęsy. I też dzisiaj będę próbować nowego tuszu do rzęs, marka Clarins. Nazywa się Wonder Perfect Mascara 4D. Okej, czas na podkład. Słuchajcie, dostałam paczkę PR-ową od Maybelline. I bardzo mnie to cieszy, ponieważ pojechałam na wakacje, trochę się opaliłam i będę miała... Strasznie lubię ten podkład Maybelline Fit Me. On bardzo ładnie u mnie leży na skórze. I wezmę sobie odcień 120. Myślę, że będzie pasować do mojej skóry. Jeszcze zobaczę 115, ale myślę, że Classic Ivory zdecydowanie będzie pasować mi teraz, jak jestem troszkę bardziej opalona. Oczywiście będę nagasić gąbeczką moją z zestawu. Jest to podkład matujący zdecydowanie do skóry normalnej oraz tłustej. Zaraz zobaczymy, czy ten odcień będzie dobrze na mnie leżeć. Dawno nie używałam tego podkładu. Mam nadzieję, że nic się nie zmieniło z formułą. Zaraz zobaczymy. Tak, zdecydowanie to będzie mój odcień. On ma bardzo fajne krycie. I on mi też da tutaj taką lekkość, bo nie chcę robić na skórze mocnego krykapu, ponieważ jak skóra jest opalona, ładnie wygląda bez jakiegoś tam agresywnego krycia. Ale zdecydowanie. To jest mój odcień. O tak, chyba przypomniałam sobie o tym, jak strasznie go lubiłam. Jest idealny na co dzień, jak nie chcecie mieć efektu, insta efektu, czyli mocnego krycia na twarzy. Przepięknie wyrównuje kolor skóry. Zostawiam go na wierzchu, będę go teraz używać.
Jeśli chodzi o korektor, to wezmę sobie schudy korektor, który jest w odcieniu Sugar Biscuit 12G, ponieważ nie chcę używać 327, bo jest po prostu za jasne i będę miała strasznie białe miejsce pod oczami. I też zależy mi na tym, żeby nałożyć troszkę mniej tego korektora. Kiedy premiera pędzli? Premiera online pędzli sprzedażowo będzie dostępna od 17 czerwca. Będziecie mogli kupować w zestawach pędzle. I moja kolekcja będzie dostępna tylko na stronie Boho Beauty. Na koniec będę miała dla Was hita i super newsa, więc zostańcie ze mną koniecznie do końca, ponieważ będę chciała zaprosić Was na pewne super wydarzenie, ale na końcu, więc jeszcze musicie chwileczkę zaczekać. Pod oczy naniosę puder z Laura Mercier i jest to brightening. Okej, dam odrobinę jeszcze tej chudy chudzienki tutaj na dole. Potrzebuję odrobinę tutaj przyciemnić. Pokazywałam Wam ostatnio w mini tutorialu na Instagramie właśnie ten produkt do konturowania buzi z Clarinsa. Jest to Glow to Go, jest to odcień, który nazywa się Golden Peach i niestety popsuł mi się ten produkt do konturowania, ale na szczęście jeszcze róż żyje i powiem Wam, że to jest tak piękny odcień różu, gdzie ja jestem raczej antyróżowa, tak ten kolor po prostu kocham. No i oczywiście pędzelek do rozświetlacza, który jest moim ukochańcem oraz mój rozświetlacz, który jest moim drugim ukochańcem. Nawet nie wiecie, jak długo czekałam na to, żeby ten team pojawił się w filmie. Usta postanowiłam zrobić neutralne. Tak, mam też nowości od Laury Mercier i mam tutaj pomadkę. Oraz konturówkę, troszeczkę ciemniejszą, która jest w odcieniu bardzo zbliżonym do pomadki. Muszę też Wam sprzedać mój patent ostatnio na nabłyszczanie dekoltu, ale najpierw nakładam rozświetlacz, a potem dopiero oddaję ten produkt i poniekąd zainspirował mnie do tego Scott Barnes, makijażysta J.Lo, który był ostatnio u Tati i znalazłam z marki Cień, jest to z Lidla, SPF sportowy 30. Zaraz zrozumiecie, patrzcie. I to zaschnie i będzie się tak bardzo ładnie błyszczeć na skórze i będzie wyglądać naprawdę rewelacyjnie, jest to idealny sposób właśnie na nabłyszczenie. Kochani, dobra, skupmy się na pytaniach. Co wy tutaj, o co wy mnie tutaj pytacie? Kiedyś mówiłaś, że nie jeździsz na eventy. Dlaczego? Pozdrawiam. Pozdrawiam Cię również serdecznie. Dlaczego nie jeżdżę na eventy? Nie na wszystkie eventy mogę jechać. Mieszkam dosyć daleko od stolicy. Wszystkie najfajniejsze rzeczy dzieją się w Warszawie. Ja mieszkam prawie 220 km od Warszawy. I takie codzienne jeżdżenie, czy też kilka razy w tygodniu jeżdżenie jest dla mnie niemożliwe, ponieważ jestem mamą, mam dwójkę dzieci.
Eventy są o tyle fajne, jeśli mieszka się w Warszawie, że można mieć z pierwszej ręki opinię i porozmawiać również jakby z osobami, które tworzą ten produkt, z markami. Można uczestniczyć w szkoleniach i tego na przykład bardzo żałuję, bo nieraz jestem zapraszana naprawdę na bardzo fajne eventy. No i niestety mój terminarz jest bardzo mocno napięty i nie mogę sobie pozwolić na to, żeby po prostu tak często wyjeżdżać. Ale niemniej jednak w tym roku planuję też pojechać na kilka fajnych eventów, które wiem, że się szykują. Będę Was informować również na Instagramie o tym. Dlatego nie jest to, nie ma w tym jakiegoś głębszego dna, oprócz tego, że jestem mamą zapracowaną z dwójką dzieci i cieszę się, że mam takie okazje i firmy, pomimo to, iż często notorycznie odmawiam przyjazdu na eventy i tak mnie zapraszają, za co jestem bardzo wdzięczna. Czy czuję się spełniona zawodowo? O tak! Powiem szczerze, że największe spełnienie zawodowe przyszło po Mistrzostwach Świata, w których zajęłam trzecie miejsce i było to taka wisienka na torcie, ale ja mam ciągły głód i lubię się rozwijać jako makijażysta, jako człowiek. Też planuję pojechać na kilka fajnych kursów w tym roku. Niestety praca nad paletą, nad pędzlami zajęła bardzo dużo czasu, jak również bycie z moimi dziećmi to jest świadomy wybór. Ja kocham być mamą, naprawdę. Chyba bardziej niż wizerzystą kocham być mamą i kocham moje małe bąble. Ten moment, w którym się rozkręcasz, mówisz i okazuje się, że bateria się rozładowała i łapiesz się na tym, że po chwili mówiłaś sama do siebie. Dlatego tak, odpowiedź brzmi zdecydowanie czuję się spełniona zawodowo. Ostatnie pytanie to jest najczęściej zadawane pytanie i też dotyczy jakby mnie osobiście, domu, rodziny. Jak godzisz nagrywanie na YouTube i pracę z domem i dziećmi? Powiem tak, nie jest to proste i w dużej mierze wszystko zależy od dobrej organizacji. Sposób, w jaki sobie zorganizujecie dzień, zaplanujecie go, wstaniecie wcześniej, nie będziecie leniwe, nie będziecie tylko i wyłącznie przykładać uwagę do tego, żeby się wyspać, wyleżeć, wyleniuchować. Ja jestem człowiekiem aktywnym, który lubi dużo robić, nie lubi leżeć i nie lubi siedzieć w jednym miejscu i lubię zdecydowanie spędzać czas aktywnie, więc ja bardzo wcześnie wstaję, czasami jest to 5-6 rano, od samego rana ogarniam już rzeczy podstawowe związane z dziećmi przed wyjściem ich do szkoły czy też przedszkola, następnie siadam do pracy, potem staram się jak najwięcej jeszcze załatwić administracyjnych spraw papierologicznych, a potem zostawiam sobie jeszcze taką godzinę, zanim pojadę jeszcze po nie i pozbieram je z różnych punktów. Zostawiam sobie zawsze godzinę na to, żeby z grubsza ogarnąć przestrzeń pracującą, roboczą, dzienną, mieszkaniową, domową. Następnie potem jest taki czas gotowania obiadu. Przeważnie gotuję raz na kilka dni, nie gotuję codziennie na świeżo, ponieważ jest to bez sensu, bo musiałabym codziennie kilka godzin spędzać w garach, a ja tego bardzo nie lubię. Lubię gotować, ale nie lubię ciągle ślęczyć w kuchni. Następnie potem jest zabawa z dziećmi, aż do momentu, kiedy one idą spać. Najmłodsza idzie koło 7, jest kładzona do łóżka codziennie, każdego dnia. Niektórzy mówią, że jest to reżim, ale jest to bardzo wygodne, czyli kwestia organizacji. Oliwka już jest dużo starsza, więc ona już troszeczkę, czy też z koleżankami gdzieś na podwórku polata, czy też wieczorami sobie pobawi się i tak dalej. I wieczorem mniej więcej od godziny 19 do godziny 23 mam czas dla siebie, dla męża, żeby obejrzeć film, bądź też wieczorem nadrobić zaległości, których nie zrobiłam w ciągu dnia. Więc jak widzicie, to jest wszystko kwestia organizacji. Tak wygląda mój codzienny plan dnia i ja bez planu dnia nie istnieję i nie funkcjonuję. Mam zaplanowany każdy dzień. Mój kalendarz, który wisi zawsze na lodówce, bo mam taką tabelę każdego dnia, że przypomina, co się dzisiaj będzie działo, co dziś będę robić, żeby nie zapominać o różnych rzeczach. Po prostu nauczyłam się organizacji czasu i życia i to mi bardzo pomaga do tego, żeby być praktyczną, żeby funkcjonować jakoś. No ale tak jak mówię, to wszystko w dużej mierze zależy od człowieka i od tego, czy się chce. Kochani, mam nadzieję, że dzisiejszy filmik Wam się podobał. Będę wdzięczna, jeśli pomożecie mi odpowiedzieć na kilka pytań, które zadałam w trakcie trwania filmiku. Bardzo, bardzo potrzebuję od Was, czy chcecie taką serię jak Stare ale Jare, żeby wracać do tych starszych kosmetyków, pokazywać, jakie stosuję, czy może wolicie właśnie w takiej chit-chatowej formie, czy też wolicie po prostu, żebym wróciła maksymalnie do 5 hitów z przeszłości i wykonała nimi makijaż na różnym etapie, że nie od początku, tylko od różnego. Fajnie by było, gdybyście też wzięli aktywny udział w tej dyskusji. I na koniec mam dla Was niespodziankę, ponieważ jak wszyscy wiecie już, bo już ten film
to istnieją w internecie, wypuściłam swoją kolekcję pędzli z marką Boho Beauty. Ale szykujemy w Gdańsku event. Event, gdzie zapraszam nie tylko ludzi z branży, którzy przyjadą na to wydarzenie, ale również zapraszam Was. Zapraszam Was, ponieważ odbędzie się pokaz makijażu, na który może przyjść każdy. Wszystkie informacje zostawiam Wam na dole pod tym filmikiem oraz zostawiam Wam je na Instagramie. Postaram się mówić o tym na tyle często i przypominać na tyle często, żeby było zależnie na tym, żeby duża ilość z Was przyszła na ten event, ponieważ rzadko robię publiczny, otwarty pokaz makijażu tymi pędzlami, gdzie będę omawiać właśnie zastosowanie tych pędzli. Będziemy mogli się spotkać, będziemy mogli pogadać. Jest to taki meeting, open meeting, na który możecie przyjść. Możemy się poprzytulać, pogadać, porozmawiać, więc będę bardzo szczęśliwa, jeśli przyjdziecie na to wydarzenie. I to jest też taka przełomowa chwila, bo nie wiem, czy ktoś wcześniej robił w Polsce coś takiego jak premierę, na którą zaprasza Was, widzów i każdego, kto ma ochotę przyjść, przybyć tego dnia i być ze mną. Będę szczęśliwa, że tam będziecie i zapraszam Was serdecznie. I rozpocznie się pokaz makijażu, w którym będę brała udział, tak? Będę malowała modelkę tymi pędzlami, nie tylko tymi pędzlami, ale pędzlami też Boho Beauty. Będę omawiała każdy z tych pędzli i tłumaczyła, dlaczego go lubię, dlaczego jest wart zastosowania oraz różne, pokazywała różne zastosowania, ale nie tylko. Również będzie czas na to, żeby się pogadać i każda osoba, która przyjdzie, będzie mogła skorzystać z wyjątkowego rabatu tego tylko dnia. Więc warto być i też w pierwszej kolejności, bo to będzie przedsprzedaż. Zanim ruszy sprzedaż online, tego dnia będziesz mogła stacjonarnie kupić te pędzle. Dzisiaj Wam już pięknie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że film Wam się podoba. Jeśli tak, pamiętajcie, wspierajcie, subskrybujcie, komentujcie i zostawcie kciuk w górę, bo to jest dla nas, jako dla twórców, bardzo ważna sprawa. I przysłałam Wam